Okej, no jesteśmy w tym momencie, w którym zatrzymaliśmy, bo mówiłem, że ci dwa odcinki nakręcę, godzina grania i myślę, że powinienem się uwinąć tam z moimi sprawami do załatwienia. One przydałyby się ulepszone, nie ukrywam. Mam 16 tysięcy. 6,5 idzie na same te. Za 5. One za 500 są. Drogo, drogo, drogo. Jeszcze muszę je ulepszyć. Zostaje mi 5 tysięcy. Oni kosztują 300. I stają mi grosze na ptaki grom. Tak jest. Tego właśnie oczekujemy. Dobra, myślę, że zaatakujemy te ognisko ptaszki. Zbieramy siano, zbieramy, zbieramy. I na pewno z dwa przyrosty i nie będę miał po prostu siana, żeby ich wyprodukować. Bo ile oni będą kosztować? Na 36 kosztuje 5 tysięcy. Więc po prostu masakra. Ten pomarańczowy za dużo tam nie odkrywa. No, skrzynia z karbami. Tu jest jakiś... coś. Mnie na razie skarby interesują. Mam nadzieję znaleźć jakiegoś sprzedawcę artefaktów. Byłem. Dobra, zaatakujmy. Tak, zawsze trochę... A jednak są mędy! Kurde! Oszukali mnie, no. 3. Zabijesz jednego, dwóch. Raz. I dwa. Weźmy to dobi tutaj, dobra. Ty mi to dziabni mocno. Okej, super. I dobijesz to, prawda? Tak. No, są małe straty, są, ale... nie wiem, czy było warto. Ale no dobra, mniejsza. Pancerz tytanu. Moca 12, ale wiedza minus 2. Czyli musimy pójść, jak to mówią, wiedzę. Pójdziemy, wiedzę, pójdziemy. No, dla... najpierw po to jest ważniejsze, bo to już będziemy mieć siarkę codziennie, a tamto to... obojętnie, kiedy zgarniemy ten artefakt i jakieś tam śmieci. Byliśmy w tym? Nie. Jest, znaczy tak. Ty, panocku. Idziesz mi tutaj. O! Rozbitek. Cięciwa z ry... z żyły... z cięci... co? Cięciwa z grzywy... z żyły, Boże. Wyobraźcie sobie taką... mana. No, wezmę, że przeciwnik nie użył sobie. Wyobraźcie sobie taką żyłę wyciętą z jednorożca i użytą do łuku. Uho! Ale to bolało. Oj, bolało. Powiem wam, że tutaj jest ten konik. No, niektórzy pewnie... o, konik, jaki mały poziom! Nie, no dobra, tam pierdam się, będę zajmować. Bazyliszki, no tak, i ustawienie musi być. Ile to mi idzie, mierz 5, dobra. Weź sobie rzuć tarczę, żeby odnieść mniejsze obrażenia. A ile tam zabierz 5-6. Ale mam wrażenie, że kurczę, dobrze gra na tym poziomie przeciwnik. O, 4,5 tysiąca. Bogactwo i chwała. Dobra, no tutaj nic nie ma, czyli tutaj mam mniej więcej obcykane. I kim on w ogóle jest? Kapitan! Mam dwóch kapitanów. Dobrze, będą mieć dwa statki, bo dwóch kapitanów na jednym statku, to coś tu nie halo, prawda? Dobra, idźmy z tym. Pierśń żywotności. No plus jeden do zdrowia dla tych, co zawsze spoko, ale tutaj mam... to dam na pewno temu jednemu pierdowi jakimś, którego produkuję. Bo zawsze mieć lepiej jednego pierda przy zamku. Tak jest na myśli. Dobra. O! Jeden mandul lub wiedzy. No myślę, że tutaj mój główny bohater skorzysta. To w sumie też mogłem podjechać. Ale to 1000 złota! Jak ja mam zainwestować 1000 złota w drugorzędnego bohatera? No nie wiem. Nie, no powinienem go zainwestować. Iść sprzątać. Patyki! A, już oszukane patyki. Kurde. To jest jakaś skrzynia. Przeciwnicy chyba się jeszcze nie wzięli za... rybitek! Nie wzięli się za 20 siarki. A to mi daje co? A to mi daje siark? A swoją drogą ja tu siarki nie zdobędę. No nie. No tutaj jest ta świątynia morza i tam właśnie będziemy się bić z tak hydrami, ulepszonymi hydrami, wężami morskimi i ulepszonymi wężami morskimi. W dodatku tym ustawieniu, że jestem na środku, to jest naprawdę niekomfortowe, bo to nie ciężko teraz... wiedza, prawda? Wiedza i moc. Ty mi teraz nie zgin, ziomuś. Był przypał. Ja bym stracił tak dobrego pływaka. A w dodatku takie artefakty. Karczma. Karczma? What? W sumie mógłbym jednego produkować do zbierania tego syfu. Bo de facto jeszcze ten artefakt regeneruje 1 many dziennie. No niby to jest mało. Zaraz, mis. Pomarańczowy jest mój sojusznik. Tak, no nie, to dobrze. Ty idziesz to.
Nie, dziękuję. Nie będę ściskać na źródle. Weź sianko, bo tylko 1000. Idź weź losowe zasoby. I ten mirłony, 20 siarki. No nie chcę, tutaj są takie ceny. Jeden za 10, no bez przesady. A to bym musiał liczyć na wiejski portal tej. Co to jest? Obserwatorium. No kurde, obserwatorium, powiem wam, że pierwsza klasa. Pierwsza klasa sprzęt. Dobra. Skrzynka. 44, może najpierw zobaczmy, ile nam sianka zostanie po wytworzeniu przyrostu, bo żeby mi zostało 15 tysięcy na wybudowanie budynku plus ulepszenie tego, to mi się nie wydaje. No na rejdy będą... A nie miałem miejsca, no tak. No aha, bo cię będę nie ulepszyłem, tak? I więc tak, no robimy. Wykluczamy tych. Znaczy tak. Dobra, no jestem w stanie ich na pewno zrobić. Super. To są moje najważniejsze jednostki, że tak powiem. Ale tutaj... To jest takie mięso armatnie, ale no tego mięsa armatnie no, trzeba by mieć więcej trochę. No jest tam 11 tysięcy. No. Ty tu miałeś mądrość. Ale na podstawę, czy nie ma sensu budować kuźni? Tutaj dostarczam jedną uncję siarki. Bardzo ważna rzecz. Więc tak, jeszcze zrobimy tak. Tak. Tu jest. Kula ognia. Magowie. No wezmę tu, bo to są zawsze jakieś dodatkowi chłopi, że tak powiem. I więc tak, tu na pewno będziesz mi to nosić. Tych mi oddajesz. Holender. Ach, Holender, no. Dobra, zapomniałem, że tych panów trzeba dwa razy oczywiście ulepszać, bo to przecież tylko jednostka. Co to znaczy? Zwiększa szczęście i morale o 1. Wydaje mi się, że pójdziemy to, bo to zdrowie jednostek o 1 to aż tak nie jest. Super. I ty oczywiście będziesz mi tu filować na... A! Wiesz. Nie będę tu aż tak filować na... Musimy tu zrobić statek, bo często jest tak, że trzeba zrobić, a później obejść. Przecież to człowiek nie nadąży z tym. Dobra. Ty idź mi zbierz ten kuferek. Coś tu jest. Przeciwnik. To może go zraszujemy. Ale... Weź sobie wiedzę. A ty w ogóle nie masz obrony, o panie. Dobra. Mi się wydaje, że zraszujemy czerwonego. Chociaż... Naprawdę, z tym poziomem trudności nie jestem pewien, czy będę w stanie. Gdzie my tutaj się wysadzimy, co? To wygląda jak fajne miejsce. Wygląda. Pewnie nie jest. Mam 40 many, to muszę mieć na uwadze. Czy to nie jest takie super? Fontanna młodości? Aha, morale. Myślałem, że kurde, nie wiem. Odmłodzą mi ziutka i będzie wyglądał jak... Nie wiem jak... Kto tam grał Willa Turnera w tym, w Piratach z Karaibów. Amulet grabarza, bardzo ważna rzecz. Nie, liszę, zdajmy sobie spokój. O, coś tu jest. Tu mam nadzieję, mam przejście. A swoją drogą to, panie... Ile masz ruchu? 9, 7. No to zostawiamy tak. Ty zbieraj nadal patyki, masz mi zbierać. Statku im przeszukać, bo masz za małe woja. Praktycznie woja to w sumie nie masz. Więc... skrzyneczka ze złotem. Kaplica poznajmy zaklęcie drugie poziom. Ruchamy piaski. No, zaklęcie naprawdę topowe. Wielu ludzi z niego korzysta, jak ma. Ale jest tak rzadkie po prostu. Więc tak. Muszę pilnować mojego okrętu. Bo, jak widać, przeciwnicy dają dupy. Czy ja tu mogę jakoś dotrzeć? Tu mogę, tak? No, pozabieram skarby. Runy nieuchronności. O właśnie, to jest jeden z takich przedmiotów. Zmniejsza szczęście przeciwnika o 1. Tu jest jedyne przejście, dobra. To jest dobry news. Sanktuarium obserwatorów. Złoczy i grupa obserwatorzy. No i są właśnie takie nowe budynki dodane. To mi się bardzo podoba ten patent, wiecie? Ołtarz many? O! Można jednostkę poświęcać za manę. No kolejna ciekawa rzecz. No po prostu dużo rzeczy dodali, tak? Dobra, dalej. Będziemy grać do około 20:05. Później ćwiczenia zejdzie mi z 1,5 godziny. Ale niestety ćwiczyć trzeba. O, proszę. Coś tu się przeciwnie rozbudował. Przyznam. Są czarodzieje i jakiś trójząb. Trójząb potęgi. Pewnie jest potężny. Aha. Tu jest szansa, że coś będzie? Nie. No to pójdź tu. To brzmi jak dobry pomysł. Te fontanna młodości znowu. Więc zadali ogólnie dużo takich morskich spraw, tak?
Tak, i ogólnie jakiś tam podałem lokację, jak ta przykładowo posiadłość, gdzie walczyli się z wampirami. I tak, kogo ja atakowałem? Czerwonego, tak? Tak mi się wydaje. Tu oczywiście manę z chęcią przyjmę. Dobra, tu czerwonego nigdzie nie widać, żeby mi nie zajął zamku, ani nie przyjął statku. Tu mamy do obrony. Obrona się też przyda, mamy trochę mniej niż ataku, ale czy jest praktycznie wyrównane. Sprawda, mam wrażenie, że ataku mam bardzo mało, patrzę na atak moich jednostek, a może ich jest po prostu mało, tak? Tak może być. A tu nic nie ma. O, nie, dobra, są patyki, sorry. Zbudujemy Radę Miasta. Te 1000 będziemy dostawać. Cytadela. A, niebieskiego atakujemy, dobra. Cytadela mi się nie podoba z powodu... Z powodu takiego, że ma tylko trzeci poziom tego. No ma jakąś tam armię, tak? No ma jakąś. Ja to ubolewam, że nie ma spowolnienia, Holender, no. Czy on mi czymś tu doleci? 7-8, no zobaczmy, kontrolem. No nie doleci, tak. Więc na razie wait. Zaatakował tym tu. Ile tych zabijesz? 10-19, no nie wydaje mi się, że to był dobry pomysł. 12-19 nie, więc strzel tego. Kiedy w ogóle masz statystyki, panie? A, no obronę to on ma potężny. Trzeba przyznać. Niesie ten strzał. 4-6. Dobra, to jest czas, żeby rzucić tarczę. Dobra. Podmieścił, co mi tutaj? 8-10. No dobra, no atakujemy, no nie ma co tutaj czekać. Zajmę tutaj. Dobry plan, Łukasz. Bardzo dobry plan. Armata, walnij tu. 7. Dobra, gorgony możecie się bić z tymi, tak? Tak jest. 45-55. 2-4. Następny ty będziesz, prawda? 9-10, tak. A ty masz ile? 8. On ma 8, a ty masz 9. Dobra, więc to jest jakiś pomysł. Zabiję go po kontratak i jeszcze jeden kontratak. A, ty już masz to. Ojejku. Bejlando, normalnie. 370. Walnij w te, żeby ich osłabić. Oni już nie są problemem żadnym. Więc nie muszę się nim przejmować, że są na pełnej strzale tutaj. Ciach jeszcze raz. Tutaj osłabisz bardzo. Plus zaklęcie. O, i próbuję tego. No powiem ci, że bardzo mądre posunięcie. Weź go tam ciachnij. Aha, no uciekł. No dobra, zaawansowany atak. Obrona. Teraz gdzie on ma zamiar? What? Dawaj! Gdzie on ma zamek? Czy jest ta... Tu gdzieś na pewno. No dobra, ale w każdym razie przejście tu jest? Nie, więc cofamy się tam szybko. Czy tu coś budujemy? Tak, budujemy fort. Czy ja chcę budować tu fort? Nie, no musi tu być jakaś obrona w razie czego. A zły jestem czemu? Aha, bo fort, trzeci poziom zaklęć, więc na pewno miejski portal odpada. Chyba, że może znajdę jakąś księgę zaklęć ziemi. To było spoko. Czy ja wyczyściłem już całe morze? Prawda, tak szybko? A nie, tutaj ci jest. Płyń. Dobrze. Ty oczywiście swój obowiązek wykonujesz i siedzisz. Siarka doszła. Mam 16 tysięcy na przerost. No, spoko, no powiem. I uwaga, co robi niebieski, tak? Co robi niebieski? No i co zrobił? A ja nawet nie wiem, kiedy to zająłem. Aha. Dobra. Czy tu jest przejście? Tak, tu jest przejście. Ja tego nie wziął? How? Jak? Jak to panie żeś ukręcił, co? I jestem ciekaw, czy mamy już trzeci poziom tutaj magii. Tak, mamy, bo czwarty to jest... Nie robię... No właśnie, no ognia... Zaklęcia ognia. A ja mi tu zależy na zaklęciach ziemi. Dobra. Oho, jest ten. Oho, jest ten. Tu się nie zmieści, w górę. Koloseum magów, no. Fort. Najbardziej mi zależy na tych strzelających, prawda? Prawda, czy ktoś tu możemy strzelać mnisi, podstawowy mądrość i mistycyzm? No weźmy go. Niech strzeż. A ty pędź mi coś znajdź. Ja tu cię wysłałem po surowca, nie ty na kurde żeglugę. Rum. I... Kurczę, jak nazywało się to? Nie, no nie ma bata, żeby to tutaj było, nie? Nie, no nie ma opcji.
jest. Nie jest czasami tu. Kurde, no. Czy no już całe morze przepłynął. No po. Ej, meduza! Nie, woda. Szukana meduza. Czy jest tu cokolwiek jeszcze? Czy nic już? Powiedz mi. Wodo, nie skrywaj przede mną tajemnic. Wujitsu. No nic tu nie ma. Płyń do obserwatorium, bo jest nieodwiedzony. Dobra. Siedlisko jaszczurków. Ciach, ciach, ciach. I tu budujemy jeszcze cytadelę, zamek. Niebieski. Szybko, nabierzemy go. Didit. W ogóle pop filter powinien zamontować, pewnie słyszycie każdy mój podmuch. Niebieski, stawaj do walki. O, jakaś tam armia jest. Nie na długo. Tam daram dodam. O proszę, dodatkowe kolejne składowisko złota, bodajże 2000 złota co tydzień do zebrania. Kolejna nowa rzecz. Co to dalej? Okej, no trochę misia na pójdzie na rozwój tego miasta, zamku, cytadeli. No zamek to przecież jest tutaj. A nie nazwem bagien miastem. Dobra, no nie uciekę mi, co? Aha, no to no już ma hydry, no. No dobra. Regeneruje mi się mana. To fajnie, że kosztuje tylko po 4, prawda? Prawda. Aha, to też mam, no dobra. No to no, oczywiście. A za 10 aż, kiedy masz ty? A, tu ten poszedł zdecydowanie w moc. A, 7-8. Czy mi go dziabniesz? No nie dziabniesz, no przykro mi, panie. Daj mi tutaj pewnie tyle zabierze, co nic. 30, a, wait, tak? Myślę, że tutaj zgrałem tych. Super. Ty masz tyle ruchu, że... Wisi mi to, ile masz ruchu, bo jest go bardzo mało. Waituj. A, 117 ich jest. O nie, po prostu jest potęga. O, jak mi przykro, no. No nie, jest mi przykro. Dobra, teraz pomyślmy, jak to tutaj zrobimy. Oj, przepraszam, dotknąłem mikrofonu. Hom. Oni mają 5, 6, 7, 8, 9. Tych by się przydało jako zaciupać. To dadzą radę gryfy. Tutaj pójdzie na to, a z tym czyli będę musiał zrobić, tak? No tak. No to nie, no defend na razie. 1, 3, 5, 7, no zdecydowanie. Ty miałeś waita, tak? A, to jest inna sprawa, tylko nie skombinuj ich mi, dobra? Dobra, teraz tutaj ciach. Ty miałeś ruchu 6, a ty miałeś ruchu 7, 8, to poczekaj. Ty też możesz strzelić, osłabić, super, strzelić i zabić. Genialnie. No po prostu minimalne straty. O, zaraz sobie mądrość. Obelisk. I to. A ty idź posłuchaj, nie pogap się na cycki. Może cię przyda. Pierat chyba powinien ci patrzeć. Chociaż tyle. Slow. What? Co to robisz ze ściema? Halo, zapłaciłem za 5 zaklęcień, za 3. Ale beton, chyba że coś zmienili w tym dodatku z cytadelą. Wiedza. Powiem ci, że nie do przejścia wojsko. No i drugie wojsko. No to już jest ciężej, prawda? Oła, moje nogi! No dobra, więc tak, co my tutaj chcemy zrobić? My chcemy rzucić na niego tarczę i zreszować tego typa. Znaczy nie tylko na niego, prawda, bo na wszystkich. Nie wydaje mi się, że tutaj były aż tak wielkie. 6, 20, 81, 6, ten jest największym zagrożeniem. Jest na niego pójść osobienie i w sumie może jeszcze raz go ciachnij tam. Okej, okay. Tutaj dajemy przy tym, ty dajesz defensa. Jeszcze powinien kamienną skórę rzucić z myślą o... Czy go zabijesz? Tak, zabijesz. No tutaj mam dość duże straty, nie da się ukryć. Więc mam tak. Wytrzymałość 5 razy 20, to jest setka. 10 razy 120, 10, 60, dobra, więc tu na ludziku pójdzie tak. Tu wait ewentualny, tutaj prawdopodobnie będzie kill i tu kill. Dobra, tarcza, jakiś ten. Ej, słabo co się grali. Normalnie grają o wiele... O, proszę. O, nie było lepiej na tym. Coś tu jeszcze mogę wymienić.
Chyba nie. Co ty tu mieć? No ładnie mieście rozbudowane, ale co jak do dupy to rozdzieli, no. Slow! Jej! Dobra, na to liczyłem. Pozbieramy to wszystko, ale oczywiście nie tym bohaterem. Weź tu sobie zrób. Znaczki, gorgony. Dobra, żebyśmy mniej więcej speeda 6, 5, 7. Dobra, ci są najszybsi, nic ciekawe. Kamienie zbierz. I tu. A ty. Ty wiesz co, ty możesz w sumie być moim dostarczycielem wojska. No, tak myślę, że to jest dobry patent. Kawa się kończy. Niedługo odcinek także się kończy. Dobra, na pewno chcemy odwiedzić to, bo tutaj dostajemy manę. Tutaj przekazujemy atak, moc. Więc siła zaklęć jakoś tam urośnie. Ty jak daleko zajdziesz, co? O matko, serio? Naprawdę, czy życie musi mi aż tak rzucać kłody pod nogi? Produkuj wszystko, prócz nich. 48 tysięcy, zatrzymujemy się na tym. 16 tysięcy, 13. Trochę drogo, nie? Poczekamy tutaj. Iść tam zajmie tartak. Tu jest jeszcze jedna moc, znaczy nie będziemy pieprzyć z tą jedną mocą. I zbierz złoto, złoto się przyda. Dobra, i czekamy z turą. I czerwony rusza na podboje z tego co widzę tam. No nie jest dobra informacja. Powiem wam szczerze. Oczywiście dwa do wiedzy, bo wiedzy mamy mało. Tutaj są kryształiksy. Zweźmiemy. Mamy ten przychód 8000. Dobra, coś tam powinien się sprodukować. 13 tych. I 29 tych. Hurra! Teraz iść ich przepędź. Daj mu to wojo. Z wyjątkiem tych. Dojdzie teraz sobie na swoje stanowisko. Więc nie mogą nie wychodzić z statku. A tu zbieramy już sianko i tak dalej. Dobra, co my tu mamy? Logistyka. No, może ci się przydać, powiem ci. Odwiedziliśmy obelisk. Odwiedzimy sobie tartak. Z tego już mogę coś tu pozbierać. No, niezbyt. Jaką ja mam broń? No to porek. No, na miecz moglibyśmy wymienić, prawda? No, prawda. Potrzebuję tego zaklęcia miejski portal. Bez tego będzie wyżywo. Bo widzicie, ile siana pochłaniają piraci. I po prostu nie uda mi się robić całego woja. Tam mogę zdobyć kopalnię złota. A jakiś ciekawy artefakt był tu. Nie, tutaj. Tu, tak. Dobra, już myślę, że tu nie będziemy ze dupy zawracać. Odwiedzimy jeszcze. No tak. Nie będziemy sobie tyłka zawracać tamtym motywem. Czy ty to odwiedziłeś? No dobra, no już mniejsze tam tej obrony 10. No dobra, no odwiedź na 10 to nie jest dużo. I teraz ty, panie, płyniesz sobie, a dopłyń sobie spokojnie tu, wiesz? Wietury. No tak mu nie zdąży nic zrobić przez ten czas. A czerwony co robi? No czerwony wypływa. Swoimi fretami. Oddamy turę. No dobra, musimy go mieć teraz pod kontrolą, patrzeć co on robi. Jak nam przypadkiem zatukuje na miasto, pirackie nasze główne, no to będzie trochę warzywo, no. No będzie. A... Możemy pomyśleć nad robieniem drugiej armii z Cytadeli, bo nie mam zamiaru dzielić wojska na dwa. Tu masz zatkować, czy 20. Ja wydaje mi się, że uciekną, wiesz. Czy one są ulepszone? No tak, są ulepszone. No tu mamy problem. Mamy 5 tych i 4 te. Ale ja nie mam tych. Dobra, więc to jest jednak dobre. Nie jest aż tak źle. Kiedyś to może i ulepszymy. Ty będziesz moim od tego, wiesz? Będziesz moim ziomeczkiem od wojska z Cytadeli. A tego wojska tutaj jest trochę. Nie wiem, czemu ten kibyt w ogóle tego nie ulepszą. Silisko jeszcze na początku lepszą, jak jedynie strzelający. Prawda, Cytadelę uważam za ciapaty syf. Ale co zrobić? Trzeba kochać wojsko, jakie jest. A ja zgubiłem jeden przedmiot. No, nie ma go tutaj. Dobra, jestem jeszcze ciekaw, co tam jest z tym. O ty kurde! No w sumie mam tylko... O Jezu, jeszcze nie mam księgi zaklęć. No dobra, no tu mogą być małe straty, prawda? Chyba. 5-9. Ciach, ciuch, ciach. Dobra. Zaklnij ich. Ole pierdzilu. O Jezu!
Ujesz, ała! Gin. Obrona, obrona. Ty masz podwójny, prawda? Temu chyba trucizna wchodzi, prawda? Zatruwa. I zemsta? Ciekawe, co robi zemsta. Kcio! No nie zatruł. No szkoda. No 15 tych. No, no to jest coś, co możemy się pogodzić. Puklerz króla gnoli, no. Pogodzimy się z tym. Z tą stratą. To ma mało ruchu strasznie, nie? Przydałyby się jakieś buty prędkości, coś tędy. Odwieź to sobie, bo obrona ci się zawsze przyda. Tego sobie odwieź to. Ty to masz fajnówkę. Dobra, ale to myślę, dobra. Dokończymy do tego, dobijemy do tygodnia, prawda? Wydaje mi się to dobrym pomysłem. Pomarańczowi się wymienia, to jest bardzo dobrze, chociaż nadal tam tkwi. I wiecie, co ja myślę? Mogę to zrobić, nie? Dobra, bo ten czerwony to pomarańczowy, znaczy się, ja potrzebuję jego wsparcia na morzu, tak? Tak, talent magiczny, jednorożce, no nic tutaj, nie ma żadnych... Czy ty tworzysz kolejny poziom? Rób dalej, mogę ci zrobić nawet. No nie mogę, ale rób. Gdzie ty masz swoją barykadę, tak? Tutaj. Ty się to odblokuj, bo kurde, potrzebuję go na morzu po prostu. Tu jest ciach. A weź, bierz sygnale. Wiedza. Mądrość, moc, siła masy Mutkiobasa. Ty, ziomeczku, bierz to. Dajesz mu całą armię. Który to był mój kapitan Jack Sparrow? To jest tędy. To zostaje. To sobie poproszę. I to. Ty możesz coś zwiedzać. Puklerz. Bohatera o 4, bohatera o 3. To się wymienimy z moją ziomeczką. A ty idź żegluj. Bodajże. Tak myślę. Że chciałbym jeszcze zdobyć, na pewno weźmiemy sobie ten mieczek, wiecie? Ten mieczek później damy do mojej... Nie! Chociaż czekaj. Na pewno to. Doświadczenie z ołtarza, no dobra, no. To mi się nie przy... Nie, nie przyda mi się, to mi się nie przyda. To mi się nie przyda. To zostawię, grabarze mi się nie przyda, tej tarczy nie. Ofiara stworzeń. Nie! Wróć! Kurde, bele! Bo nic tutaj całego tej. Niedobre jeszcze raz. Zapomnienie wyrzucimy. To zostawimy, to wywalimy. To wywalimy. To wywalimy. Z jakim dotosowanie zostawimy. Statuetka. Tarcza. Działaj. Magia powietrza zamasowana. Mistrz atak. No spoko, no zawsze jakiś level up, nie? Tak. A swoją drogą, to ja muszę te artefakty przynieść, tak? Tak, więc ty tutaj weźmiesz to swoje pseudowojo i wymienisz je z nim i zaniesiesz to tamtej ziomeczce. Skomplikowane, jak jasne, ciasne. Oj, czerwony, czerwony. Do, jeszcze te dwa dni rozpykamy i będziemy się tyle w temacie. Więc tak, co ja chciałem jej dać? Na pewno zbrojka, tarcza, Holender, nie zabrałem miecza. To, dwa pierścienie. I niech się cieszy. A ja muszę się cofnąć po miecz. Tak jest. Żeby nie było za nudno. Bo zapomniałem wziąć główną rzecz, po którą szedłem. No. Brawo, Łukasz. Brawo ja. Ty możesz iść tu. Tutaj jest do regeneracji many. To bym nie pogardził. Ze względów osobistych. Lubię, jak mi się mana regeneruje. Za daleko. Wracaj do bazy na razie. Ty tu zostajesz, a ty idziesz mu otworzyć te durne drzwi wiatury, więc akurat będzie na tym koniec. Okej, no, pomarańczowy. Zaraz był pomarańczowy czy czerwony? Pomarańczowy jeszcze nie wypłynął, prawda? To jest czerwony. Podpiń tu, Mendo. Czekam na ciebie. Kurde, Mendo przebrzydła. Złoto. Czy ja tu dobiegnę w Rachel? Tak, dobiegnę. Nie, ale wezmę moc. Okej, okay, i być może jeszcze będzie jedna walka. Tu nie przejdę. Ej, obeliski może. Gdzie są obeliski? Tutaj jest przeszkodowy obelisk. Dobra, płyń tam. No, płyń, płyń. Matko, jak tu długo płyniesz. Kolejny bohater idzie do miasta. Ty oczywiście swoje cotygodniowe zadanko musisz spełnić. Tak jest. Ty idziesz mu to otworzyć. Aha, to jeszcze jedna tura. A ty idziesz tu, a właściwie to tu. Dobra, a ja zapisz sobie. Hota. Odcinek trzeci będzie. Dobra, a ja z wami żegnam. Zapraszam do kolejnego odcinka, który pojawi się znów kolejnego dnia. I się uda mi się nagrać na czas, oczywiście. To jest najważniejszy motyw.
A jeśli się podobało, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania i do usłyszenia i miłego czwartku. Trzymajcie się. Halo. Oj, pardon, już zatrzymuję.